Cześć, witamy wszystkich, witamy was w naszym kolejnym podcaście, wraz ze mną jest Szymon. Cześć, witam. Dzisiaj będziemy omawiać hobby. Może przejdziemy na początek do takiego najprostszego pytania, myślę, że dość oczywistego, ale należy wspomnieć, czym w ogóle jest hobby. Hobby to zamiłowanie do czegoś, taka rzecz, którą bardzo chętnie robimy w wolnym czasie, w której chętnie zdobywamy wiedzę i doskonalimy swoje umiejętności w tym temacie. Po prostu coś, co bardzo lubimy robić, co nie jest naszym obowiązkiem, a po prostu czymś, co można robić w wolnym czasie. Tak, dokładnie, więc wydaje mi się, ważną kwestią jest to, jak znaleźć to hobby, bo teraz dużo młodych ludzi, takich młodych jak my, po prostu nie ma tego hobby, więc warto wspomnieć o tym, jak je znaleźć. Może na początku, żeby jak najłatwiej powiedzieć, jak znaleźć to hobby, podzielmy wszystkie typy hobby na jakby cztery kategorie. Po pierwsze, są hobby artystyczne, czyli takie jak malarstwo, rysowanie, jakieś gry na instrumencie, coś takiego. Są hobby techniczne, jakieś majsterkowanie, modelarstwo, sklejanie modeli samolotów, też bardzo fajna rzecz. Są po prostu hobby rekreacyjne, czyli sport, łowienie ryb na przykład. To są takie bardzo, myślę, popularne, które dużo ludzi ma. Dużo ludzi lubi uprawiać jakiś sport, czy to biegać, chodzić na siłownię, grać w piłkę, cokolwiek. I są inne typy, które są... Nie można ich zbyt sklasyfikować do innych grup, takie jak kolekcjonerstwo, czytanie książek na przykład, podróże. To jest takie, myślę, ten podstawowy punkt, do którego można się odnieść, bo można bardzo zawęzić to, czego chcemy tak naprawdę szukać. I w ten sposób dużo łatwiej jest nam znaleźć to hobby. No, warto też pamiętać o tym, żeby się nie zniechęcać od razu do tego. Jeżeli zaczniecie coś robić, to pamiętajcie, że od razu nie będziecie w tym mistrzami. Poświęćcie na to kilka godzin może tygodniowo. Pamiętajcie też również o tym, żeby hobby nie było rzeczą, którą robicie na chama, bo chcecie mieć hobby na chama. Nie, to tak nie wygląda. Hobby ma być czymś, kiedy sobie wstajecie rano z łóżka i wiecie, że o, ale sobie to będę to robić zaraz, bo to mi sprawia przyjemność. I jednym ze źródeł, gdzie możemy się zainspirować jakimś znalezieniem pasji, jest na pewno internet. Tego tam po prostu jest wiele. Wydaje mi się też, że po prostu rozmowy ze znajomymi są bardzo dobrym źródłem, żeby to znaleźć. Na pewno jakiś znajomy ma jakieś zainteresowanie, ma jakąś pasję, potrafi coś robić. Może nam to pokazać, może nas nauczyć, wprowadzić nas w ten świat. Wiadomo, że nie wszystko od razu nam się spodoba, ale może to być taki punkt zaczepny, który pozwoli nam znaleźć coś, co po prostu lubimy robić i fakt, że mamy po prostu jakiegoś znajomego i kogoś, kto nas tego nauczy, kto nam to pokaże i nas wprowadzi w ten świat. To jest, myślę, bardzo cenne. Warto pamiętać, że twój rozmówca zawsze wie coś, czego ty nie wiesz. I to może być kluczowe właśnie w szukaniu hobby, że będziecie się po prostu wymieniać swoimi spostrzeżeniami. Przejdźmy może teraz do tego, co w ogóle to hobby nam daje, po co je szukać, skoro możemy na przykład codziennie siedzieć i oglądać seriale, bądź grać na komputerze. To jest, myślę, bardzo ważne. Ale to też jest hobby, nie zapominajmy o tym. Tak, to też jest hobby, ale wydaje mi się, że jednak to nie jest to, co może nam dać takie hobby właśnie, jakie omówiliśmy, typu jakieś tam na przykład modelarstwo czy sport. Po pierwsze, wydaje mi się, że najważniejsza rzecz, jesteśmy bardzo zmotywowani do jakichś działań nie tylko związanych stricte z naszym hobby. Pomaga nam to w życiu. Możemy się odstresować za pomocą właśnie tego, oderwać się od takiej codzienności, od naszych obowiązków, jaką jest praca, szkoła. Możemy nasze hobby potraktować również jak taką ucieczkę od tego świata, od tej codzienności, tej codziennej rutyny, która nas może dobijać, bo też może ktoś ją lubić. Ale może też zabić właśnie tą rutynę. Hobby, które będziemy wykonywać z wielką przyjemnością, może spowodować brak stresu, dodać dużo motywacji do dalszych działań. Nawet gdy będziemy w dołku i nam się nic nie będzie chciało, to przypomni nam się, że mamy nasze hobby. Warto też, myślę, zauważyć, że z czasem nasze hobby możemy na przykład spieniężyć. Jak mam dobry przykład naszego znajomego, z którym mamy bardzo dobry kontakt, od którego od lat zainteresowaniem jest kodowanie, programowanie w różnych językach i już w wieku lat 15 czy 16 potrafił ze swojej strony wołać naprawdę, myślę, niezłe sumy jak na swój wiek, co wydaje mi się, że jest bardzo dużym plusem dla niektórych, bo wiadomo, jeśli jesteś czymś dobry, to zacznij na tym zarabiać. O tak, pamiętajmy o tym, może Szymon, powiesz o tym, jakie ty masz hobby, tak na koniec. Ja ogólnie jestem troszeczkę polimatą i staram się łapać wszystkiego, w co wchodzę i bardzo dużo lubię odkrywać, aczkolwiek wydaje mi się, że takim najważniejszym podpunktem i tym, co lubię robić, jest właśnie dyskusja i rozmowa. Co właściwie doprowadziło do powstania naszego podcastu, do tego, że chcemy się dzielić naszymi przemyśleniami, naszą dyskusją. Tak, jak ja. Także myślę, że to jest takie moje najważniejsze hobby czy zainteresowanie. Może ty nam jeszcze, Daniel, opowiesz. Może tak oprócz. Właśnie też się trochę identyfikujesz jako polimata, tak jak ty. Też uwielbiam dyskusję, a szczególnie z tobą.
ale moim takim konikiem jest psychologia i teologia. To jest coś, nad czym spędziłem wiele godzin, analizując te wszystkie, no wszystko, co jest z tym związane, starałem się w tym siedzieć jak mogę, ale pamiętam, że na wspólne wieczory właśnie spędzałem z tobą na dyskusji i dlatego ten podcast się zaczął, tak, bo uwielbiamy ze sobą dyskutować. Tak, oprócz tego myślę, że mogę dodać, że ja bardziej szedłem zawsze w stronę rekreacji, lubiłem tak odstresowująco wyskoczyć na ryby, chodziłem na siatkówkę pewien czas, często ze znajomymi, właśnie pamiętasz jeszcze jak wychodziliśmy zapewne na kosze i sobie graliśmy wieczorokami. Tak. Także bardzo miło. I co? Ja za młodego to chodziłem do klubu piłkarskiego i grałem tam bardzo długo, ale to był taki już ten sport jakoś, teraz bardziej poszedłem w sprawy intelektualne, kiedyś sport i... Co prawda czasami teraz też pobiegam, lubię to robić, bo to jest bardzo przyjemne, ale już mniej. Teraz właśnie staram się takie psychologia, teologia, na tym się teraz, to jest mój taki konik. Bardzo miło, że się skupiliśmy na takich rzeczach. Bardzo nam to pomagało, myślę, i może mogliśmy to przekuć w dyskusję i pokazać to na naszym przykładzie, jak to działa. Właśnie. My, wydaje mi się, że na tym możemy zakończyć i chcielibyśmy bardzo podziękować za przesłuchanie kolejnego naszego podcastu. Dziękujemy bardzo. Do następnego, cześć. Mam nadzieję, że byliście z nami do końca. Życzymy wam miłego dnia bądź wieczoru. Oczywiście, jeżeli macie jakieś ciekawe hobby, bardzo chętnie poczytamy i dowiemy się, co robicie. Możecie napisać do nas na maila, bądź jeśli oglądacie na YouTubie nas lub na SoundCloudzie, możecie zostawić nam komentarz. Bardzo chętnie poczekamy i oczywiście liczymy na wasze opinie i sugestie. Trzymajcie się, cześć.